Najgorszy ból to ten, którego nie możemy z nikim dzielić. Cierpienie doskwiera jeszcze bardziej, kiedy nie możemy go nikomu wyznać. Jeśli zdobędziemy się na odwagę i porozmawiamy z kimś o naszych tajemnicach, znajdziemy się na dobrej drodze, by się z nich wyzwolić. Co z tobą? Nic. Diego chyba nie jest w najlepszej formie. Znowu? Pewnie całą swoją energię poświęcił wczoraj Robercie i nie ma teraz siły na grę. Może. Przepraszam. Kto mówi? Mia? Giovanni dał ci swoją komórkę? Mia, źle cię słyszę. O co chodzi? Przeziębiłam się, ale muszę pilnie pomówić z Giovannim. Zawołaj go. Przepraszam na chwilę. Na razie to niemożliwe. Muszę kończyć. Chciałam mu wysłać wiadomość. Może przez Diego. Gdzie on jest? Mam liścik w serduszka, to dla mnie ważne. Wiesz, jak trudno być mną. Nie komplikuj. Podam ci adres. Dzięki. Powiedzmy o wszystkim twojemu tacie i będzie po sprawie. Nie, Celina i pozostali muszą wiedzieć pierwsi. Inaczej nigdy nam tego nie wybaczą. W końcu przestaliście się kłócić. Zawsze chciałem, żebyście byli przyjaciółmi. Powiem ci jedno, Miguel. Mia bardzo się zmieniła, odkąd jest zakochana. Zakochałaś się? W kim? Tego nie chciała mi powiedzieć. Mam prośbę. Opiekuj się nią. Bez obaw, zawsze będę w pobliżu. Zostaniesz moim ochroniarzem? Jeśli chcesz. Nie do wiary. Liczyłem na spokojny weekend, a tu szykuje się kolejna sesja zdjęciowa. Przecież to część swojej pracy. Ale ja się tym nie zajmuję. Większość zdjęć robią we Włoszech. To działka mojego brata. Ktoś z klanu Colucci? Wujek jest genialny. Czym się zajmuje? Nie pracuje w firmie. W sumie to nic nie robi. Na tym polega problem. To beztroski próżniak, dba tylko o siebie. Czarna owca w rodzinie. Jesteśmy prawie na miejscu. Ale wyprawa. Najpierw samolot do X-Tapy, później samochód. I jedziesz jak na złamanie karków. Czemu tak mówisz? Tutaj się odpoczywa, ale piratów drogowych nigdy nie brakuje. Chodźmy. Widziałaś? Wyobrażam sobie reakcję właściciela. To jego wina, źle zaparkował. Porysowałaś go. Mógł uważać, gdzie parkuje. Nie widzę, żeby zrobił coś nie tak. Chcesz powiedzieć, że to moja wina?
Nie. Jakiś bałwan źle zaparkował i tyle. Należało mu się. Właśnie mówię. To pewnie jakiś kretyn. Jego sprawa. Chodźmy, już późno. Nie wierzę. Co za upokarzająca przegrana. Na dodatek są tu moi partyjni koledzy. Opozycja umrze ze śmiechu, jak się dowie. Proszę iść do baru. Ja pójdę pod jego. Musi się wykąpać. Chcę usłyszeć, co ma na swoją obronę. Tak się ośmieszyć. Diego, pozwól. Proszę go zostawić. Nie chowaj się. Czekam na wyjaśnienia. Czemu przegrałeś? Dlatego, że spędziłeś noc z Robertą? Zdejmij toczek i spójrz na mnie. Natychmiast mówcie, gdzie jest Diego. Nic nie sprzedałem, ale tobie lepiej pójdzie. Jak widzisz, to nie takie proste. Klienci zaraz wszystko wykupią, zapewniam cię. Chcesz się przekonać? Świece dla każdego, zapraszamy. Przestań, tylko wystraszysz ludzi. W ten sposób nic nie sprzedasz. Tak robią w telewizji. I działa. Może lepiej pójdziemy do mieszkania i trochę się porozpieszczamy. Chciałabym, ale zostało tyle do zrobienia. Muszę przynieść kilka kartonów. Właśnie sobie przypomniałam. Na razie. Proszę cię. Zaraz wracam. Kupujcie świece, kupujcie. Do wyboru, do koloru. A ta za ile? Cześć. Myślałem, że na weekend wracasz do domu. Zostałam z Pilar. Zrobiła badania. Wynik negatywny. Wszystko w porządku. Opowiadam ci o tym, bo pewnie jesteś ciekaw. Dzięki za twoją solidarność. Znasz moje zdanie. Lepiej, że nie poszła do kawiarni. Proszę, nie kłóćmy się. Więc czemu mi przeszkadzasz? Masz dziewczynę, idź do niej. Karen wyjechała z koleżankami. Jasne. Karen wyjechała, Miguel też. Poczułeś się samotny i postanowiłeś poszukać Lupę. Nie dlatego tu przyszedłem. Jakie masz plany? Umówiłam się. Zrobiło się późno. Muszę iść.